Jeden raz pis sami stalowa wola i kolony wydał wychodzący do mnie. Proszę was o powstanie. Proszę wszystkich kibiców o powstanie. 1 listopada w wieku 69 lat odszedł od... Thank you.
nadeszły, mimo że 16 godzina. Ja chciałem pogratulować przede wszystkim chłopakom, ponieważ doskonale wiedzieliśmy, jaki tydzień nas teraz czeka. Trudny. Dobrze go zaczęliśmy. Zaczęliśmy od 3 punktami. Tak, oczywiście dziękuję za gratulacje trenerowi. To nie jest też tak, że nie wiem, byliśmy nie wiem, lepsi albo byliśmy gorsi. Zastanawialiśmy się tak naprawdę wspólnie w szatni, co jest głównym takim determinantem, jeśli chodzi o zwycięstwa. W tych warunkach tylko i wyłącznie łódź szczęścia i oddalanie przypadku od własnego pola karnego, bo nawet jeśli Polonia, wiadomo, a zagrażała nam również i to bardzo, no to było, to wszystko się działo w polu karnym, więc im bardziej oddalaliśmy to niebezpieczeństwo od własnego pola karnego, tym te nasze serca były spokojniejsze. Dopisało nam na pewno gdzieś tam szczęście, ale trzeba powiedzieć, że cały mecz to była z naszej strony taka bardzo konsekwentna i bardzo cierpliwa gra. Udało się akurat wykorzystać szansę w pierwszej połowie, a później już wiadomo, gdzieś próbowaliśmy tego wyniku podświadomie bronić, co może nie wszyscy to robili, bo tutaj trochę mówię, też trzeba to przeanalizować i mam gdzieś tam zastrzeżenia do chłopaków, bo szliśmy też po te bramki następne. No, ja twierdzę, że w takich sytuacjach wystarczy grać na utrzymanie się przy piłce, a te sytuacje się same stworzą. Wystarczy po prostu wymienić kilka podań, chociaż ja wiem, że to w tych warunkach sam wszedłem się cieszyć później po meczu. No to była po prostu jedna wielka plastelina tak naprawdę na tym i tu czapki z głów naprawdę przed chłopakami, że przez te 90 minut, tak, trener tutaj, ja to potwierdzę, że to było dobre widowisko. Natomiast tutaj może jedno zdanie, które się nie zgodzę z trenerem, bo to nie jest tak, że jesteśmy tam w dolnych rejonach, czy wy, czy my. Po prostu tabela jest taka, że zaraz wygramy 1-2 mecze i jest tam gdzieś na żółtym, na zielonym zaraz może. Zresztą Polonia była w pewnym momencie, ja uważam, że to jest główny kandydat tak naprawdę do awansu. Ma w swoich szeregach bardzo dobrych zawodników, rutynowanych i to doświadczenie na pewno gdzieś liczyliśmy na to, że jednak ta gra spocznie tylko i wyłącznie na tym doświadczeniu. Myśmy dołożyli do tego właśnie to pragnienie tego zwycięstwa i to serce i to nam przyniosło efekt w postaci 3 punktów. Dziękuję. Dziękuję trenerowi.